jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy! Cześć! Nazywam się Maciej Zborowski i jestem dziekanem Wydziału Społeczno-Humanistycznego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i w Gdyni. Witam Cię na kolejnym odcinku podcastu Godziny Dziekańskie. I tradycyjnie od razu uspokajam, nie, to nie jest ogłoszenie o odwołanych zajęciach, bo przecież z tym się zawsze kojarzą godziny dziekańskie w tradycji akademickiej. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl spotkań z wykładowcami Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i w Gdyni. I mam przyjemność dzisiaj w pokoju po drugiej stronie mikrofonu gościć Łukasza Morawskiego. Cześć Łukaszu. Cześć. Jak się masz? Wspaniale. Bardzo się cieszę. Pierwszy taki delikatny śnieg nam spadł za oknem. Nagrywamy to w drugiej połowie listopada 2022 roku i mamy nadzieję, że nasz podcast rozgrzeje trochę te zimne przestrzenie naokoło nas. Łukaszu, powiedz proszę, czym się zajmujesz i jakie przedmioty wykładasz na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni? Tak jak wspomniałeś, jestem wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i w Gdyni i uczę tego, co tak naprawdę robię z klientami na co dzień. Zarządzam wizerunkiem moich klientów, pomagam im budować silne marki, pomagam im w brandingu. Aczkolwiek rzadko moim klientom tłumaczę, czym ten branding jest i budowanie marki jest, ponieważ to są dziedziny, które mają swego rodzaju kryzys tożsamości, ale moim studentom już to na zajęciach tłumaczę. I to zarówno po polsku, jak i po angielsku, ponieważ prowadzę zajęcia w dwóch językach. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza kryzys tożsamości marki. Musimy o tym porozmawiać jakoś może po skończeniu nagrania, albo może w kolejnym odcinku podcastu. W zasadzie ten odcinek poniekąd trochę dotyczy tego tematu, ponieważ... I tu właśnie już uchylamy rąbka tajemnicy. Chcielibyśmy porozmawiać o tym, co jest aktualne zawsze na przełomie listopada i grudnia, czyli o wszechobecnej, wszechogarniającej manii wyprzedaży, która łączy się pod jednym wspólnym szyldem Black Friday, czarnego piątku. Łukaszu, powiedz proszę, czym jest Black Friday i skąd się ta tradycja wzięła, skąd ona do nas przywędrowała i dlaczego tak się nad Wisłą rozprzestrzeniła? No ta tradycja przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych. No i jak to bywa z tego typu świętami, to ona została w pewnym sensie przetworzona przez nas na własny użytek, więc tak jak zresztą większość świąt podlega jakimś tam przetworzeniom kulturowym, no bo ona to święto w Stanach Zjednoczonych jest związane bezpośrednio ze świętem Dziękczynienia. I to jest piątek, który następuje tak naprawdę po święcie Dziękczynienia, czyli to jest de facto ostatni piątek listopada. No bo zazwyczaj Black Friday, powinien Black Friday przypadać w ostatni piątek listopada. To jest dzień, gdzie w Stanach Zjednoczonych ludzie najczęściej biorą wolne, w związku z tym też w tym okresie szturmują sklepy. Teraz po święcie Dziękczynienia mają wolny piątek, mają też ten czas, aby oddać się gorączce przedświątecznych tak naprawdę zakupów. Są różne historie mówiące o tym, skąd się wzięła nazwa tego święta. Jedna z nich mówi o tym, że ludzie szturmujący sklepy w pewien piątek, nie pamiętam dokładnie, w którym roku to było, ale było ich tak wielu, że musiała interweniować policja. Stąd gdzieś się pojawiło to pojęcie czarnego piątku, ale tych historii dotyczących tego, skąd to się wzięło, jest znacznie więcej. Ja wszystkich nie pamiętam, wszystkich nie znam i chyba też niekoniecznie chcę znać, bo nie mają one dla mnie tak wielkiego znaczenia, jak to, czym to święto jest dla nas tutaj w Polsce, bo ono trochę inaczej wygląda. A możesz nakreślić główne różnice między amerykańskim pierwowzorem, a naszą lokalną interpretacją? Czyli też nie wiem, jak dzisiaj to wygląda w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek mówimy o czarnym piątku, o Black Friday, w związku z tym powinniśmy się spodziewać, że to będzie rzeczywiście wyjątkowe święto, które wypadnie w ostatni piątek listopada. I rzeczywiście wtedy powinniśmy dostać coś wyjątkowego w postaci naprawdę wyjątkowych cen, wyjątkowych promocji, wyjątkowych obniżek, co niestety się nie dzieje. I tak jak mówię, nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, jeśli chodzi o dane na rynku amerykańskim, czy w ogóle na świecie, ponieważ to, no to jest święto, które zrobiło karierę. Ma też, to jest pewna marka, tak? Jest pewne odczucie względem Black Friday i nam się wydaje, czy też mamy takie przekonanie, że to jest ten moment, kiedy rzeczywiście ceny będą atrakcyjne i będziemy w stanie coś kupić bardzo korzystnie. Dane niestety wskazują na to, że niekoniecznie tak jest. No właśnie, czyli przejdźmy teraz do naszej lokalnej specyfiki. Sugerujesz, mówisz, opierasz się na danych, że my tutaj troszkę inaczej podchodzimy do Black Friday. Nie jest to takie rzetelne obniżanie cen, tylko stosujemy jakieś tam różnego rodzaju sztuczki. Mógłbyś powiedzieć więcej troszkę o tym?
Znaczy, zacznijmy od tego, że nasz związek z rzeczywistością jest generalnie luźny. Tak? Znaczy, my nie mamy obiektywnego związku z rzeczywistością. I ludzie mają przekonanie, widząc Black Friday, że mamy do czynienia rzeczywiście z czymś atrakcyjnym, czymś wyjątkowym, z czymś tego wcześniej nie było. I teraz to przekonanie niestety jest błędne, ponieważ dane z badań, które są prowadzone każdego roku, wskazują bardzo wyraźnie, że tak naprawdę nie ma obniżek w czasie Black Friday. Nawet nie mówię o samym Czarnym Piątku, ponieważ ten okres Black Friday trwa od października, tak? Bo już wtedy zaczynają się pierwsze komunikaty. Nawet słyszałem taki termin jak Black Month w marketingu, czarny miesiąc. Jest czarny miesiąc, a w zasadzie to są już praktycznie dwa miesiące, no bo jak w październiku firmy zaczynają komunikować Black Friday, czyli wrzucają taki sygnał, zaczynamy święto promocji, największe święto promocji, to ludzie myślę, że reagują dosyć pozytywną emocją, myśląc, że mają szansę na to, żeby zrobić dobry interes. Ale z takiego raportu, z badań, który się nazywa Zakupy Świąteczne, tu mam dane za poprzedni rok. To są badania prowadzone przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z firmą Dilavo, która dostarcza narzędzia badawcze. Wynika, że obniżki w czasie Black Friday w porównaniu, kiedy się porównuje ten piątek, konkretnie ten czwarty piątek listopada, kiedy wypada Black Friday, z piątkiem dwa tygodnie wcześniej, to obniżki sięgają raptem 3,6%. Tak więc praktycznie są znikome, praktycznie nie ma. Tak, że mówimy o średniej obniżce. Teraz oczywiście można znaleźć coś z dosyć dobrym rabatem, aczkolwiek firma badawcza Dilavo, analizując całą masę sklepów, całą masę kategorii produktowych, mówi o tym, że znalazła jeden produkt, znaczy najwyższy rabat, z jakim się firma spotkała, to 36%. Tak więc niewiele, biorąc pod uwagę to, że atakują nas komunikaty typu 90, 80, 70, więc można by oczekiwać, że te obniżki będą znacznie większe i bardziej atrakcyjne, ale to są wszystko różnego rodzaju pułapki. To prawda. 3%, 3,6% obniżki, to poruszamy się w granicy błędu statystycznego przecież. To jest naprawdę kosmetyczna wartość obniżki, ale zauważ też, jakie są komunikaty marketingowe. Obniżki nawet do 90%. Nawet do 90% czy do 70% to oznacza, że tak naprawdę nie będzie obniżki w tej wysokości, ale się kotwiczymy na tej informacji 80% i to wywołuje pewne określone emocje. To tak samo jak ceny od 10 zł. Tak? To prawdopodobnie tego produktu za 10 zł nie znajdziemy. Albo jakieś jedyne pojedyncze sztuki dosłownie, które się w ciągu pierwszych 5 minut wyczerpią zupełnie. Tak. No ale o to w tym chodzi, żeby klient skuszony, mając takie poczucie, że jest szansa na to, że się coś kupi w korzystnej cenie, przyszedł. I nawet jeśli nie znajdzie tego wymarzonego produktu, to i tak prawdopodobnie z pustymi rękoma nie wyjdzie. Skoro już przyszedł, jakiś wysiłek musiał w to włożyć, to prawdopodobnie coś kupi albo dostanie alternatywną ofertę, bo akurat już tego produktu, który miał być tańszy, nie ma. Czy my jako ludzie, mając w głowie te 80-90%, a widząc, że w sklepie mamy tych procent kilka, kilkanaście niech będzie, czy taki statystyczny konsument czuje się zawiedziony tym? Nie znam danych, ale mam takie poczucie, że chyba niekoniecznie. Tak? Że chyba niekoniecznie, dlatego że oprócz tego produktu, który miał być z tak dużą obniżką, to jest, są oczywiście różnego rodzaju działania prowadzone i trochę to są działania, które uznam za nieetyczne. To znaczy, że firmy chowają część towaru do magazynu po to, aby tego towaru na półkach sklepowych po cenie naprawdę atrakcyjnej było bardzo mało, czyli żeby się bardzo szybko nakład wyczerpał, żeby móc powiedzieć klientowi, no niestety ten towar zszedł z półki i się wyprzedał, ale mam dla pana czy pani alternatywę w postaci czegoś, na czego sprzedaż tak naprawdę zależy sklepom, bo w tym okresie główny interes jaką firmy. I tutaj dane bardzo wyraźnie pokazują, że rzeczywiście to jest dobry czas dla firm, a niekoniecznie dobry czas dla konsumentów. Są różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają nam, czy uwidaczniają, czy pozwalają nam dostrzec to, że rzeczywiście w tym czasie mamy do czynienia z takim ogromnym rollercoasterem cenowym. Ceny wcześniej rosną po to, aby mogły później spaść, żebyśmy mieli takie poczucie, że rzeczywiście kupujemy coś w atrakcyjnej cenie. Jest nawet takie narzędzie, ono chyba w tym roku już nie działa, ale jeszcze za zeszły rok dane z tego narzędzia można przeanalizować. Nazywa się Fake Friday, gdzie możemy wpisać sobie nazwę swojego produktu, czy też numer katalogowy produktu i zobaczyć, jak się kształtują ceny na przestrzeni kilku miesięcy. Tak, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę w listopadzie czy podczas Czarnego Piątku albo nie kupujemy czegoś taniej, tylko kupujemy po tej samej cenie co pierwotnie, albo kupujemy wręcz drożej. Czyli sugerujesz, że są firmy, które świadomie podnoszą ceny niektórych towarów,
mimo iż jadą na ogólnym komunikacie nawet do 80-90%, i są też firmy, które podnoszą ceny powiedzmy parę tygodni przed Black Friday na danym produkcie i potem jest wielka obniżka, która de facto jest ceną pierwotną. Ja nawet nie sugeruję, na to wskazują badania i tutaj warto sięgnąć właśnie do raportu firmy Deloitte Zakupy Świąteczne 2021, bo tam jest pełna informacja na ten temat, mówiąca o tym, że tak naprawdę obniżek jest niewiele, mówiąca o tym, że większość produktów tak naprawdę w ogóle, że cena jest identyczna jak wcześniej, a niektóre produkty wręcz mają cenę zawyżoną i się sprzedaje. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w okresie przed Bożym Narodzeniem. Więc jesteśmy pełni różnego rodzaju emocji, tak? Znaczy tych pozytywnych związanych ze świętami, ale też tych takich negatywnych związanych z pewną frustracją, że jest tyle spraw do załatwienia, jeszcze święta już niedługo. W związku z tym jesteśmy w stanie chyba trochę pójść na skróty, uznać, że celu święta środki i tak musimy coś kupić, nie mamy czasu na to, okej, zderzyliśmy się z rzeczywistością, jednak nie kupimy taniej, albo ta cena nie jest atrakcyjna, no ale nie mamy czasu na to, żeby jeździć po sklepach, tak? Bo jesteśmy w okresie przed świętami i musimy pewne rzeczy kupić, tak? Są Mikołajki, później są święta Bożego Narodzenia. Mówiliśmy o chowaniu niektórych partii towaru, żeby nie wypuścić całego towaru, całego asortymentu po niskiej cenie od razu. Mówiliśmy o albo zawyżaniu cen sztucznym i potem ich sztucznym obniżaniu do pierwotnego poziomu. Mówiliśmy o tym nawet podnoszeniu cen, żeby w ferworze zakupów ludzie nie zauważyli tego, że kupują drożej. Jakieś jeszcze inne sztuczki stosują nie do końca uczciwi, choć de jure uczciwi, ale de facto może nie szczególnie uczciwi sprzedawcy? No to jest zupełnie inny wątek, czy to jest uczciwe, czy też nie, to czy prawda, to jest etyczne, tak? Też powinniśmy, jeżeli wiemy, że coś na nas działa, czy powinniśmy z tego korzystać. Mm-hmm. Tak, no bo z jednej strony mamy te komunikaty dotyczące wysokich jakby obniżek i jest pewien efekt niedostępności. Zresztą ten efekt niedostępności jest też wykorzystywany w inny sposób. To jest jakby wprost komunikowane w sklepach, że to jest ograniczona ilość asortymentu, bo to są ostatnie sztuki, które możemy w ten sposób kupić. Do wyczerpania zapasów. Innymi zabiegami, inne zabiegi są takie, no to chyba nie jest już etyczne, no ale jakby ocenę pozostawiam czy tobie, czy też osobom, które nas słuchają. Wkładanie do kosza, w którym znajdują się produkty w dobrej, czy też w cenie, tych produktów, które nie mają obniżki, po to, aby ludzie nieświadomie brali do kasy te produkty, które są sprzedawane po cenie pierwotnej lub też w ogóle bez obniżek, czyli robienie trochę bałaganu we własnym sklepie. Bezpieczna praktyka, dlatego że przecież każdy pracownik sklepu może powiedzieć, o, ktoś, jakiś klient przełożył tam produkty, wrzucił nie do kosza, to trzeba, no przepraszamy, bardzo nam przykro. No ale to są praktyki, które są stosowane bardzo często świadomie. Cała masa różnego rodzaju manipulacji związana chociażby ze zmianą długości opisów przy produktach, ponieważ ludzie wierzą, że produkt z dłuższym opisem jest lepszy. Naprawdę? No naprawdę, dlatego że my przy elektronice chociażby nie jesteśmy w stanie, znaczy my nie do końca rozumiemy, znaczy przeciętny konsument nie rozumie tych wszystkich opisów, no bo to są jakieś dziwne nazwy, to są jakieś parametry, to się bardzo ciężko porównuje. W związku z tym bazujemy, trochę chodzimy na skróty i jak jest dłuższy opis, więcej różnych cech wymieniona, to pewnie to jest lepsze. Tylko, niesamowite. Co prawda mamy dzisiaj dostęp i pewnie te najmłodsze pokolenia są w stanie bardzo szybko takie rzeczy weryfikować i jestem w pełni przekonany, że te praktyki wcześniej czy później znikną z rynku, ponieważ klienci się na to nie będą godzili i na tyle będą już wyczuleni, że nie pozwolą na to, a firmy przestaną myśleć tak zwanymi KPI-ami, czyli tym, żeby nie tylko będzie chodziło o sprzedaż ostatecznie. I ta przyszłość chyba nie jest wcale mglista. Ale wracając do technik manipulacji, tak, długość opisu, ustawienie produktów na półce, tak, po to, aby poprzez pewien kontrast produkt, na którego sprzedaż nam zależy, wydawał się tańszy. Tak jak, znaczy, to podam taki abstrakcyjny przykład, wyobraźmy sobie, że w sklepie są czajniki za 50-100 zł. To ten za 100 zł się wydaje stosunkowo drogi w stosunku do tego za 50, ale jeżeli postawimy trzeci produkt, który kosztuje 300 zł, to już ten produkt za 100 zł tak naprawdę drogim się nie wydaje, a wręcz wydaje się to być korzystna oferta. Nie jest to ten najtańszy, no nie jest to ten najdroższy, ale jest to ten, który pewnie nam przyniesie satysfakcję, ale pewnie zrobi dla nas to, co ma zrobić. I w ten sposób też sklepy sprawiają, że ludzie kupują to, co chcą, aby ludzie kupowali, no bo też część produktów powstaje tylko i wyłącznie po to, aby stanowić ten kontekst cenowy. Manipulowanie kolorem etykiety. Po to, żeby kolor etykiety wskazywał na promocję, chociaż promocji de facto nie ma. To też... Czerwony, prawda? Tak, standardowy kolor promocji. Tak, dokładnie. Nie ma promocji, no ale kolor wskazuje, w związku z tym czasami pod wpływem emocji, czy w biegu bierzemy, czy sięgamy po taki produkt. Niesamowite są te sztuczki stosowane przez nas i my się na nie podświadomie łapiemy. Czy można się
świadomie uodpornić? Czy jest możliwe być takim stuprocentowo świadomym konsumentem? Myślę, że tak, tylko mam takie poczucie, że życie byłoby nieznośne, gdybyśmy do wszystkiego mieli podchodzić z refleksją. Tak zdroworozsądkowo. To pewnie jest kwestia kalkulowania czy szacowania ryzyka. Jeśli mówimy o drogich produktach, nie wiem, o elektronice, o telefonach, to pewnie podchodzimy z większą refleksją i staramy się podjąć tą decyzję jak najbardziej racjonalnie. Chociaż to wcale nie oznacza, że emocje nie wezmą góry. Dlatego... Że nie będziemy stać w kolejce po iPhone'a 4 dni przed premierą. Na przykład. Albo że też cierpliwości nam czasami nie starcza. I czasami kupujemy coś, wiemy, że kupujemy drożej, ale już chcemy to mieć. Po prostu, bo nie wytrzymujemy tego napięcia i tak bardzo nam na tym zależy. I teraz w przypadku takich produktów codziennego użytku, to ryzyko, że tak powiem, wpadki czy jest niewielkie. No, najwyżej nie kupimy po niższej cenie, kupimy po tej cenie, co zazwyczaj, nic wielkiego się pewnie nie wydarzy. I myślę, że żaden konsument nie podchodzi do wszystkiego z refleksją. Aczkolwiek można zawsze przy zakupach się trochę zabezpieczyć. No, w sensie możemy te zakupy planować. Tak? Znaczy, ja wiem, jak kolejny raz ktoś mówi o listach, tak? zakupów. Czy to nas oślepia i zabezpiecza przed tym, żebyśmy nie zobaczyli promocji? Pewnie nie do końca. To musimy być bardzo, bardzo mocno nastawieni na to, żeby tak właśnie było. Tak, że nie chcemy ich, nie patrzymy na to, co jest na czerwono, nie patrzymy na te ostatnie sztuki, nie patrzymy na te super obniżki. Mamy listę i się jej trzymamy. Tak? Więc to jest jakaś taka dyscyplina nasza, którą sobie musimy w pewnym sensie narzucić. Wszelkie chyba podchodzenia z refleksją w życiu pomaga. No to tak jak taka refleksja, czy kupienie czegoś tanio naprawdę oznacza tanio. Tak? Jak coś kupimy tanio, to pytanie, jaka będzie trwałość tego przedmiotu, który kupiliśmy i czy przypadkiem się nie okaże, że w skali roku musimy kupić 4 czy 5 takich rzeczy, co jak sobie zsumujemy, nawet po obniżce okaże się, że lepiej było kupić ten jeden produkt droższy. Tak? I to jest dobry interes. Tak? Ale to jest takie, powiedzmy, myślenie proaktywne bardziej do przodu. Jest takie powiedzenie, że nie stać mnie na kupowanie tanich rzeczy. Jest w tym sporo prawdy akurat. Dokładnie. Aczkolwiek są pewne kategorie produktów, bo nie do każdej kategorii produktu, myślę, ludzie między sobą różnimy, nie do każdej kategorii produktu podchodzimy z refleksją. I nie, przy każdej kategorii produktu chodzi nam o jakość. Niektóre produkty chcemy kupić tanio, po prostu. Tak? Ale to jakby się różnimy indywidualnie tutaj w tych decyzjach zakupowych. To prawda. A powiedz mi jeszcze proszę, powiedziałeś, że to są korzystne czasy dla firm. Mówimy o okresie Black Friday, czyli firmy, które stosują tego rodzaju zabiegi, dobrze finansowo na tym wychodzą. Dobrze sprzedają, mają dobre wyniki. Mhm. Hipotetycznie, gdyby jakaś firma postawiła na zupełną uczciwość, transparentność, straciłaby na tym? Myślę, że tak, aczkolwiek czasy się zmieniają i jestem w pełni przekonany, pomimo tego, no, oczywiście wiemy, bo psychologowie to przepadali, tak, że jest coś takiego jak awersja do straty, że jest ten efekt niedostępności i są pewne rzeczy, które na nas po prostu działają i automatycznie. Bardzo ciężko z nimi walczyć i firmy to wykorzystują, to co wiemy, to co działa. I teraz to nie jest jakby kwestia w przyszłości taka, że to klienci będą się musieli mieć na baczności, że to ta rzymska maksyma caveat emptor, czyli niech kupujący się ma na baczności, innymi słowy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za łatwowierność kupującego, przestanie funkcjonować głównie dlatego, że firmy zaczną inaczej myśleć. A zaczną inaczej myśleć nie dlatego, że ktoś w końcu usiądzie i podejdzie do tego z refleksją, tylko dlatego, że klienci będą tego oczekiwali, bo jak się bada najmłodsze pokolenia, pokolenie Z, czy też pokolenie milenialsów, no to są pokolenia, które mają już bardzo konkretne oczekiwania w stosunku do firm. I teraz to myślenie typowo sprzedażowe, jak najwięcej się nachapać, w końcu przestanie funkcjonować. Jakie są, skoro powiedziałeś o tym najmłodszym pokoleniu, jakie są takie główne rzeczy, których żądają członkowie pokolenia Z od firm? To, co się powtarza w wielu różnych badaniach, to, że najmłodsze to pokolenie, które ma taką, chyba ma już nawet największą siłę zakupową dzisiaj, czyli pokolenie Z, mówi o tym, że to jest pokolenie, które oczekuje od firm, że będą istniały po coś więcej niż tylko dla pieniędzy. Że będą miały wyraźny, dobrze wyartykułowany cel pozabiznesowy. Wręcz mówią, że firmy powinny zarabiać pieniądze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą miały wyższy cel. Czyli będę miał ten powód, który jest niezwiązany bezpośrednio z zarabianiem pieniędzy. I to niekoniecznie musi oznaczać, że chodzi o robienie czegoś dobrego dla świata. Tylko chodzi o to, że będą napędzane czymś ważniejszym. I nie tylko i wyłącznie będzie chodziło o zysk.
Ciekawe bardzo. Czyli w takim razie, czy można wysnuć wniosek, że pokolenie Z jest, czy też im ktoś jest młodszy, tym jest mniej podatny na sztuczki związane z Black Friday? Myślę, że tak, dlatego że dzisiaj marketing się zmienia, dlatego że klienci mają, raz, że wiedzą chyba nawet znacznie więcej czasami niż firma o jej otoczeniu konkurencyjnym. Dwa, mają wgląd w funkcjonowanie firmy, tak, mogą zajrzeć do wnętrza i obnażyć wszystko. I firmy zdają sobie sprawę doskonale z tego, że ludzie dysponując własnymi kanałami komunikacji, tak naprawdę już dzisiaj są właścicielami marek. My o tym wiemy oczywiście od dawna, ale dzisiaj mamy narzędzia, my jako konsumenci, do tego, aby pomóc firmie rosnąć albo zrobić coś wręcz przeciwnego. Czyli cała nadzieja w nas, jeśli my jako konsumenci będziemy dawać wyraźnie tym, może nie stuprocentowo nieuczciwym, ale tak gdzieś na granicy szarości balansującym firmom znać, że ich praktyki marketingowe, ich działania pozorujące tak de facto obniżkę cen dla nas są nieakceptowalne, to wtedy nie będą mieli wyboru ci ludzie z tych firm, tylko będą musieli dopasować się do nas, do konsumentów. No, mądre firmy słuchają konsumentów. Oczywiście zmiana następuje przez jakiś czas, no to trwa, to się nie zadzieje, że powiemy to dzisiaj, jutro to będzie. W skali globalnej to będzie trwało pewnie latami. No ale mądre firmy słuchają tego, co mówią ludzie. Ten głos jest wyraźny, no bo firmy badawcze przeprowadzają badania, w związku z tym, i to w skali globalnej to są prowadzone badania. W związku z tym on jest wyraźny i nawet jeśli uznamy, że jest taki poziom deklaratywny, to i tak jest to pewien sygnał dotyczący sposobu myślenia przyszłego konsumenta. Gdybyśmy zatem mieli naszym słuchaczom podać kilka rad, że tak się wyrażę, lifehacków na to, jak sobie poradzić z wszechobecnym zalewem promocji związanej z Czarnym Piątkiem, albo tych, które już rozpoczęły się, albo tych, których apogeum dopiero nadejdzie właśnie z tym Czwartym Piątkiem listopada. Kilka punktów. Czy mógłbyś podać, co należy robić, żeby maksymalnie zyskać i minimalnie stracić? To trochę nawiązuje do tego, o czym powiedziałem wcześniej. Po pierwsze, weźmy to tak od myślników może na początku. Czyli tak, po pierwsze, lista potrzeb, lista marzeń, czy jak niektórzy nazywają tak zwany wishlist. Tak jest, czyli robimy sobie ściągę i staramy się poza tą ściągę nie wychodzić. Tak, zapewne, no i brzmi to banalnie, ale dzięki temu jesteśmy ślepi na to, co jest dookoła. Tak? I to ma nas oślepiać. Po pierwsze lista. Po drugie staramy się sprawdzać cenę produktu, czy nie jest historycznie zawyżana sztucznie, albo też w ogóle sprawdzać produkt w internecie, czy faktycznie kosztuje tyle, ile powinno kosztować. Tak, no tylko, że nie jesteśmy w stanie często sięgnąć do tego, ile kosztował wcześniej produkt i jesteśmy napędzani tym, że musimy coś załatwić, to może być trudne, aczkolwiek możemy dzisiaj bez problemu porównywać ceny między sklepami, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że one się czasami znacznie różnią. No ale mamy telefon w swojej kieszeni, jesteśmy w stanie, będąc w sklepie, pewne rzeczy bardzo szybko sprawdzić, bo może się okazać, że w tym miejscu nie warto. Okej, czyli porównujemy nie tyle cenę historycznie, bo często się nie, to porównujemy cenę tu i teraz, ale między różnymi ofertami, między różnymi sprzedawcami. Dokładnie tak. Kolejna rzecz to kwestia posiadania określonej kwoty na zakupy. To zawsze pomaga. Nie możemy wyjść ponad określony budżet. To jest kolejne ograniczenie, które będzie sprawiało, że nie kupimy być może więcej niż powinniśmy, skuszeni jakimś działaniem promocyjnym. I uważamy a raczej nie zwracamy uwagi na kolory metek w sklepach. Na kolory metek i czytamy ze zrozumieniem. Tak, wszystko za 10 zł, to nie to samo, co wszystko od 10 zł. Tak? Rabaty do 80%, to nie to wszystko, co rabat 80%. Aczkolwiek niektóre firmy też sprytnie podeszły, bo widziałem niedawno taką kampanię salonu optycznego. Oprawki tańsze, znaczy oprawki 90% tańsze. Nie do 90%, tylko 90% tańsze, więc sobie myślę, pojadę, pewnie kupię za 100 zł oprawki. Znaczy nie chciałem pojechać, chciałem zobaczyć w internecie. No ale się okazuje, że nie można tego sprawdzić w internecie, trzeba przyjechać do jednego z wybranych salonów, żeby na miejscu sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Obawiam się, że jak pojadę, to się okaże, że już nie ma nic w tej cenie. No ale dostanę inną propozycję. Albo, że już nie ma nic w tej cenie, ale owszem, oprawki masz za 50 zł, ale za to szkła masz po 1500 za sztukę. Na przykład. No i oczywiście pamiętamy o tym, że tanio nie znaczy zawsze tanio.
Mam nadzieję, że nasi słuchacze są teraz wyposażeni w zestaw dobrych narzędzi do tego, żeby bronić się przed tymi nie do końca, nie stuprocentowo uczciwymi sprzedawcami, którzy mogą chcieć zarobić troszkę na nas. Pamiętajmy, że to od nas zależy, ile de facto pieniędzy wydamy i co za nie kupimy. Bądźmy zatem świadomymi, mądrymi konsumentami. To się nigdy stuprocentowo nie uda, ale dążmy do tego ideału chociaż. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za udział w podcaście. Bardzo mi się dobrze z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też nas się miło słuchało. Wszystkiego dobrego Tobie życzę. Bardzo dziękuję. I cóż, idziemy na promocję. Tak jest.